zapierdalam przez dolinę, a tutaj mamy 4 metiny w sobie. No także, no to zbijemy, zobaczymy co z tego poleci. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ozusem, a to jest, słuchajcie, już piąty odcinek z serii naszej kochanej metin2.pl serwer Etolin. Na samym wstępie odcinka będziemy próbować ulepszać pięciokrotne tarcze na plus 9. Zobaczycie, czy uda nam się je wbić, bądź nie. Zobaczymy, jak tutaj będzie nam szło. Oczywiście na ulepszanie tarczy naprawdę sporo pieniążków wydaliśmy. Jak widzicie, bardzo dużo prób ulepszania. Postanowiłem, że również ulepszymy sobie naszą bojową tarczę Zenno, którą tutaj właśnie mieliśmy. Tutaj, słuchajcie, skupujemy sobie bodzie, ponieważ no u Kowala, no to się nie odważy tarczy ZNO ulepszać. Kto by się odważył? Chyba jakiś kurwa wariat, albo nie wiem, no nie wiem to. Słuchajcie, tutaj kolejne ulepszanie naszej bojowej tarczy. No jak widzicie, no pali nam nieźle tą tarczę. Miejmy nadzieję, że niedługo nam siądzie na wyższy poziom. Ogólnie nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału, jak i stałych, jak i nowych, do łapkowania i tutaj udostępniania materiału, ponieważ ostatnie zasięgi to mam kurwa takie fajne, po 1000 wyświetleń, bardzo mnie to cieszy. Powoli wracamy na YouTube'a, jak widać kanał zostaje taki ożywiony, że tak powiem, po takiej 3-miesięcznej przerwie, także naprawdę podoba mi się to bardzo serdecznie. Słuchajcie, bardzo dużo ulepszania, bardzo dużo bodzi poszło. Tarcza tutaj z bonusem kupiona na blok tutaj ciosów, bardzo dużo bodzi w nią włożyłem, no i jak widzicie, coś tutaj nam teraz poulepszało i teraz na plus 6 ezotoryczne przewodniki, które zakupiłem sobie od teraz właśnie od ziomeczka. No i słuchajcie, próbujemy dalej na 6 wbić, no i wtedy się nie udało, no i dalej na 5 znowu. No i słuchajcie, z tymi tarczami naprawdę bardzo dużo się bawiłem, bardzo dużo pieniążków poszło, nerwów, że tak powiem stresu, no może nie stresu, bo to w sumie tylko pięciokrotna tarcza, bo to nie jest jakaś trutka plus 9 czy coś takiego, to nie jest jakieś takie emocjonujące może, no ale słuchajcie, to zawsze jest coś, to jest, słuchajcie, już piąty odcinek, także tutaj powoli będziemy się rozkręcać. W szóstym odcinku czeka na was niespodzianka, ale na razie nic nie mówię, w szóstym odcinku, także no będzie ciekawie, nic na razie nie zdradzę, mam już klipy nagrane, no będzie grubo się działo, że tak powiem. Próba na plus 8 udało się, mamy już jedną pięciokrotną, słuchajcie, i na 9 nam spaliło, na 9 nam spaliło. Niestety. Kolejna tarcza tutaj na 8 bodajże i mamy już dwie plus 8 w tej oto chwili. No i za chwilę robimy na 9. Za chwilę robimy dwie tarcze na plus 9, pięciokrotne. Także zobaczymy, czy wejdzie. Kupujemy od ziomeczka tutaj ulepszacze księgi klątw oraz silne. Pierwsza nie weszła na 9 i słuchajcie, zobaczymy, czy druga, a nie, nie, na razie nie zobaczycie. Sprzedajemy skina za jednego wona i 10 kk, który był nam już zbędny, po prostu zbędny. Jeszcze tam na początku odcinka miksowałem go, lecz nic fajnego nie wbiło, także postanowiłem go sprzedać i sobie go sprzedaliśmy. Tutaj słuchajcie, kolejne ulepszanie i niestety, no druga próba pięciokrotna i druga pięciokrotna została spalona na 9, także pecha mamy jak cholera. Kolejne kupowane ulepszacze z szpony skorpiona do kolejnego ulepszania tutaj pięciokrotnej, no i kurde, kolejne fejle zaliczone, już mamy dwie tarcze plus 7, także no nie wiem co powiedzieć, naprawdę gówniano, jak nie plus 6 nawet mamy te tarcze. Zęborka oddajemy, zostało nam na chwilę obecną jeszcze 6 zębów do oddania. Stworzyliśmy sobie, jak widzicie, drugie konto, bufkę, będzie to oczywiście bufka smok o niku X Azusemka, także nick naprawdę fajny. Nie będę wam pokazywał, jak tutaj mi to błogo wchodzi, po prostu jak wbiję, to już wam pokażę, bo jest to bez sensu i szkoda mi czasu. Błogo zostało wbite już na M1, także naprawdę zajebiście. Oczywiście bufkę będziemy sobie ekspić, postanowiłem, że bufkę sobie nie będziemy miksować bufki, będziemy ekspić bufkę. Będziemy ekspić bufkę, słuchajcie, w M2 na autołowach, odpalę sobie autołowy na całą nockę, zobaczymy jaki będzie poziom. No ogólnie to również wspomagałem się tutaj PDK-ami, ponieważ niedługo podjechałem tutaj sobie właśnie moim wojownikiem, Azusem podjechałem i dałem tutaj naszej Azusemce parę PDK-ów oraz jakieś tam wspomagaczy, wiadomo, żeby po prostu łatwiej się tutaj szybciej się ekspiło, żeby było po prostu przyjemniej i fajniej bić. Kolejne tutaj, słuchajcie, moby bijemy, jak widzicie, używamy sobie tutaj podki na szybkie bicie oraz na zapierdalanie również, żebyśmy szybko biegali. Tarcza na plus 8 bojowa została wbita, także fajnie, na plus 9 znowu została spalona, no także ta tarcza naprawdę, dużo cackania z tą tarczą, naprawdę bardzo dużo cackania się z tą tarczą, znowu na plus 8, znowu nie weszła, znowu na teraz na plus 7 i słuchajcie, znowu nie weszła, no i na plus 6, słuchajcie, i na plus 6 nie weszła. No normalnie masakra, jak ja to ulepszałem, to się za łeb złapałem aż, bo no nie mogę wytrzymać, no takie dziadostwo, że szok. Kupujemy OZ-ki dla szamanki Pomoc Smoka, również kupujemy Zęborka.
ponieważ już mi się ząbki skończyły. Kolejna OZ-ka, pomoc smoka, dwie OZ-ki sobie przerzucamy, pedeki, ulepszacze, tarczę bojową ZNO i zobaczymy, czy tutaj nam będzie ulepszało, ponieważ teraz odebraliśmy sobie szkatułkę na naszej szamance. Jak widzicie, ma ona już tutaj 30 poziom bodajże, bo nie widzę dobrze na podglądzie i jest za pierwszym razem OZ-ką, wbiliśmy tutaj pomoc smoka na M1, także naprawdę fajnie. Bojowa tarcza na plus 8 ulepszyła, czy tam spaliło? Chyba ulepszyło, tak, bo tutaj kupujemy sobie już kolejne ulepszacze. Słuchajcie, zaczarujemy sobie i słuchajcie, znowu nie weszło. No jak zwykle, kto się mógł tego spodziewać? Oczywiście, że ja. Tutaj słuchajcie, robimy sobie PT i ekspimy sobie na bo. Zrobimy sobie PT z moim wojownikiem i na autołowach po prostu on sobie bije, szamanga stoi, ja tutaj sobie troszeczkę się bufam. Otworzyliśmy sobie kondra końca, dropnęliśmy 10 odłamków energii i powoli zaczynamy naszą alchemię. Także myślę, że jakoś tam powolutku będziemy ją robić. Tutaj jak widzicie z początku odcinka klip, w którym to zbijamy, no bodajże tutaj były 4 metiny czy 5 metinów w jednym. Nie wiem jak to się stało, że tak było, no nie wiem, napiszcie w komentarzu koniecznie, czy ktoś z was kiedyś spotkał się z takim czymś, no bo po prostu to jest no takie niespotykane, 5 metinów w jednym, no takie wytyfy, o co chodzi, nie? Takie wiecie o co chodzi, no. Zobaczcie tutaj za chwilę jak metiny będą padać, jak tutaj będę liczył raz, dwa, czekajcie, raz drugi chyba padnie, jeden pad, drugi pad, trzeci pad, czwarty pad i piąty pad. No 5 metinów nam tutaj padło, nie wiem co powiedzieć, dziwna sytuacja, naprawdę dużo dropu z tego było, troszeczkę na tym zarobiłem, oczywiście jakieś tam Q było. Tutaj słuchajcie, pokazuję wam jak odbijać spota na bo. Bijemy tutaj dwóch skurwysynów, już drugiego w sumie bijemy. Tutaj jakiś wojownik podlatuje nam, daje nam tutaj zaklęcie, ale mamy NNO, mamy to w dupie, nic nam nie omdlewa nas, nic, kompletnie nic. Zabiliśmy go z duchowego, on już leży, ten typ na koniu nie wie co ma robić, on normalnie już pisze tutaj po kolegów i już normalnie nie wie co ma zrobić. Ten znowu chciał mnie omdlać, ale nic z tego, bo ja NNO jak zwykle. No i słuchajcie, zobaczcie na niego, wylogował się, spot został odbity. No i słuchajcie, zwycięstwo jest naprawdę sztosiwo, to jest sztosiwo. No ale słuchajcie, tutaj kurwa przelogował postać i wpadł na jakiegoś tam wojownika, chciałem powiedzieć, na naszego wojownika. No chciałbyś, Azustem, chciałbyś takiego wojownika mieć, a ja powiem wam, że chciałbym takiego wojownika mieć. Na pewno kiedyś będziemy takiego mieć, obiecuję wam, że w tej serii jeszcze będziemy mieć takiego wojownika. No i słuchajcie, kopa w dupę tutaj dostał z duchowego, strzała tutaj również na ryj. No i słuchajcie, z trzystronnego cięcia nas zabił, no i niestety... Po prostu nie chciałem się już bawić i się przelogowałem na inny channel. Na innym channelu sobie teraz ekspimy. Słuchajcie, otwieramy szkatułkę na poziom 40, ponieważ na naszym wojowniku wbiliśmy poziom 40. Na naszej szamance również wbiliśmy już poziom 40. Także naprawdę mega sztos. Tutaj sobie zwojujemy ku silne ciało, ponieważ dostaliśmy 3 egza ze skrzyneczki na poziom 40. Jeden nam wbiło, dwa sile nam spaliło niestety, ale nie jest najgorzej. Dodamy sobie również bonusy, bo czemu by nie, skoro mamy tutaj wzmocnienia przedmiotu ze naszej skrzyneczki. Body wpadły trochę słabe, no ale nic, nie będziemy miksować, ponieważ jest 34 średnia, ja zmianek dużo nie mam, także takie coś sobie zostawimy. Tutaj słuchajcie, również na bufce czytamy sobie pomoc smoka, jeden nam weszła, jeden nam spaliło, także w sumie spoko, może być. Miksujemy sobie teraz naszą śmiertelkę, ponieważ miała ona słabe bonusy, po prostu miała tam chyba jeden do PZ-a, jeden do PE, wartości 5 ataku, także naprawdę słabe bonusy. Postanowiłem, że sobie coś wmieszamy, no i za chwilę mamy tutaj 3 zmianeczki mamy na szamance, również 4 na wojowniku mamy zmianeczki, ale tutaj myślę, że może nam wystarczy z szamanki, zobaczymy, tutaj na razie nic fajnego nie wbiło, druga zmianka również trochę słabe bonusy i trzecia zmianka 1500 HP, 5 do PZ-a, 10 miecze, 10 strzały, 5 do PE i sobie takie oczywiście bony zostawiamy, ponieważ nie chcę zmianek sobie marnować, bony nie są najgorsze. Miecze oraz strzały, naprawdę tutaj dwa bony takie do expa fajne, ponieważ dużo jest mobów, które strzela, dużo jest mobów z mieczami, także naprawdę fajnie. Tutaj słuchajcie, zbijamy sobie jakieś metki obok świątyni, naprawdę sporo tych metków było, no w sumie sposób na zarobek taki trochę średni, bo nic ciekawego, chyba że przywarcimy to coś nam poleci. Zajebisty amulet, nie wiem ludzie skąd go można zdobyć, jak go można w ogóle wytworzyć, bo nie chodzi mi już o te bony, tylko jak w ogóle go zdobyć. Napiszcie mi proszę w komentarzu, przez to właśnie nagrałem tego klipa, żebyście mi powiedzieli skąd mogę go zdobyć. Ogólnie to, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to znaczy, że ten odcinek mu się spodobał i musi mi zostawić łapkę w górę, subę na kanale z dzwoneczkiem i napisać jakiś komentarz. Dziękuję wszystkim serdecznie, widzimy się już w szóstym odcinku, ja byłem Azusem, elo.